Przyszło nam i nie wiadomo, jak długo jeszcze przyjdzie działać w czasach epidemii. Zastanawiałem się wczoraj nad samym słowem epidemia. Pochodzi od epi, czyli na, i demos, czyli ludzi. Stąd mamy słowo demografia, epidemia, czyli coś przyszło na ludzi. Na ludzi przyszła choroba, przyszedł strach. Przyszło coś, co nam się nie podoba. Wiecie starożytności Sofokles, który w dramacie Król Edyp również użył słowa epidemia, używał tego słowa do przedstawiania rozchodzącej się po kraju chwały króla. I to mnie tak natchnęło do tego, że rozchodzi się po kraju i tu w negatywnym sensie, albo nawet w cudzysłowiu powiem, chwała króla, króla, który chce królować strachu, śmierci, i jesteśmy tu dzisiaj i nadajemy tu z Bielska Białej i dzielimy się z wami słowem, pieśnią i przesłaniem. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, Jezus jest Lekarzem, Jezus żyje i Jezus ciągle realizuje swój plan dla Kościoła. I teraz chcę również królować w twoim życiu, w twoim sercu i prowadzić cię. Wiecie, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę na temat miejsca spotkania. No, bo też i dziwnie się spotykamy. Zacznę od Mojżesza. Wiernie, pięknie prowadził naród Boży. Bóg zawarł z nimi przymierze, pouczył ich Bóg, jak się modlić, wyznaczył im do tego porządek. Po drodze, kiedy szli, czynił znaki, cuda, naród właściwie był otoczony cudami. Przyzwyczaili się, że dzieją się wielkie, wspaniałe rzeczy, a nie jeden z nas powiedziałby, że chciałby żyć w takich czasach, kiedy w taki sposób działał Bóg. Pewnego dnia, oczywiście skracam się, mógłbym tu wiele jeszcze dodać, Mojżesz udaje się na modlitwę, na górę pana. I kiedy on przebywa i ma najlepszy czas z Panem, jaki sobie można wyobrazić, z dołu, kiedy będzie już w drodze powrotnej, zaczną docierać odgłosy radości, śmiechu, zabawy, ale okaże się, że złoty cielec. Sprowadza naród na próg śmierci, że lud sobie znalazł innego Boga, ponieważ kiedy Mojżesz był w realności z Panem, oni właściwie stracili realność: stracili słowa, stracili prowadzenie, yy, stracili jakby nawet wspomnienia tego, co przeżyli. On tam, oni sami, on z Jahwe, a oni budują ciele. I ja sobie tylko mogę wyobrazić. To. Wiecie, to, to nie wiem, to jest tak, jak wyobraź sobie, że przychodzisz na spotkanie do, do swojego kościoła po jakimś wspaniałym czasie z Bogiem, patrzysz, a w twoim kościele na przykład zmienili Boga, którego czczą. To jest mniej więcej taki szok, jakiego doświadcza Mojżesz albo jeszcze bardziej. I po powrocie, wiecie, nic już nie jest takie jak wcześniej. Mojżesz, jak mówię, mógłbym tu głęboko przejść przez tekst, ale gdzieś zupełnie w inne miejsce dzisiaj zmierzam, aby Was podnieść, aby Wam dać słowa nadziei, słowa posilenia, słowa prowadzenia. I wierzę, że Duch Święty będzie to błogosławił. Ale Mojżesz wraca i jakiś rodzaj bólu jest w jego, w jego sercu. Wcześniejsza rozmowa z Bogiem nie była optymistyczna, bo Bóg mu powiedział, co się dzieje. I jeżeli dokładnie będziecie wczytywać się w ten tekst, gdzie jest opisany ten przypadek, kiedy naród odszedł od Pana i zaczął czcić złotego cielca, zobaczycie, tam się powtarza takie coś, że jest za dużo ozdób, za, za, za dużo ozdób, ten, narobili sobie ozdóbek i zabawy. Powiedziałbym to tak dziś trochę po naszemu: za dużo ozdób, za mało miłości. Można dojść do takiego miejsca. I możesz z tym rodzajem bólu, z tym rodzajem właściwie, no co teraz? Co dalej? Jak dalej właściwie po tym złotym cielcu żyć? Tego się nie da cofnąć, tego się nie da wymazać. Trzeba gdzieś wrócić, coś załatwić. Kiedy się coś zgubi, no to, to nie idziemy do przodu, licząc, że znajdziemy to tam. Trzeba gdzieś wrócić i znaleźć to, co zgubione. Jest potrzeba wrócić do spotkania, które zapala wszystko. I Mojżesz jest w dobrym miejscu. Jest tu podnóży góry Synaj lub góry Choreb. Tutaj wszystko się zaczęło. Choreb, Synaj tłumaczymy jako pustkowie. Wtedy był sam i dzisiaj znowu tak się czuję. Co dalej z tym narodem? Panie, co teraz? Jakie będzie Boże Słowo? Wokół strasznie, a ja czuję, że jestem sam i tęsknię za tym, co było. Myślę, że takie odczucia były w Nim. Trzeba będzie podjąć radykalne kroki. Coś się stało i, i potrzebna jest taki szczególny rodzaj spotkania z Bogiem. I jak mówię, jest w dobrym miejscu. Tutaj, przy tej górze, w tym miejscu. Tu był powołany, a teraz potrzebuje tego wyjątkowego spotkania z Panem jeszcze raz. By, spo, by spotkawszy się z sytuacją, która się dzieje, bo czasami dzieją się rzeczy, które. Normalnie nie, nie można uwierzyć, wiecie, to jest tak jak jadę samochodem dzisiaj tutaj na to miejsce, absolutne pustkowie. Po drodze mógłbym policzyć na palcach samochody, które mijałem między naszymi miastami. I człowiek się zastanawia, czy, czy to się dzieje. On tam jest też w podobnym miejscu, czy to się dzieje. Trzeba gdzieś wejść do jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie Mojżesz, gdzie być może ty. Jeśli nie w tej, to w innej sytuacji życia, gdzieś po drodze, żyjąc, idąc tą pielgrzymką, wchodzisz w takie miejsce, gdzie potrzebujesz znowu z całą pewnością, tak się z nim spotkać, by powiedzieć Pan jest, Pan jest, Pan żyje, by wypowiedzieć słowa, które tylko co śpiewaliśmy w naszych pieśniach. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, to się dzieje, Przeczytajmy 21 werset do 23. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Normalnie a słody czuję już przy samym tym wersecie. Oto miejsce przy mnie, to jest miejsce, którego nigdy nie wolno mi utracić. A gdy, i czytamy dalej: 22, 23. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej. I osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. To prawda, Boga widzi się od tyłu, bo idzie się za nim, nie przed nim. Powiedziałbym, że to jest taka starotestamentowa wskazówka tego, kim jest uczeń. Uczeń to jest ten, który widzi go z tyłu, który patrzy na to, co on czyni. Który jest w tym właściwym miejscu. To nie jest spotkanie równy z równym, to jest uczniostwo. Mojżesz w tym miejscu wie, przecież wiedział wcześniej, ale teraz wie, jest jeszcze bardziej pewne, jest jeszcze bardziej umocowane, ukorzenione w sercu. Chcę powiedzieć, że Mojżesz wie już teraz, nie jest sam, jest pan, jest jego lud, można dalej służyć, można dalej iść, oglądał chwałę. Przed chwilą to powiedziałem. On, on wiedział, że nie jest sam. To nie jest tak, że Mojżesz myślał, no, koniec. To nie to, ale nie wiadomo było, co robić. Potrzebna była chwała Boga, a nie tylko załatwienie sprawy w sensie prawnym. Spotkanie zmienia wszystko. Spotkanie sam na sam z Bogiem. Wiecie, chrześcijaństwo ponad wszystko. Jest nauczaniem o osobistym spotkaniu z Panem Jezusem. Kościół to zgromadzenie tych, co spotkali osobiście, osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Spotkanie zmienia wiedzę w praktykę i wtedy naprawdę zaczynamy iść. Mógłbym tu wgłębiać się, ale to nie z tego fragmentu chcę dziś dzielić się słowem. Mija wiele, wiele lat. Naród Boży dochodzi do swojego miejsca. W czasach Jozuego doświadcza wielkich zwycięstw, ale i wielkich lekcji. Potem przychodzą czasy sędziów, i okazuje się, że wierność wcale nie jest taką prostą sprawą, jakby się wydawało. Potem jest jakiś czas chwały, i ludziom wydaje się, że już zawsze tak będzie że zawsze będzie im właśnie tak dobrze. Potem znów przychodzą trudne czasy. I dochodzimy do miejsca, gdzie Bożym sługom, ten który niesie Boże przesłanie, jest Eliasz. I staje przed podobnym problemem. W jakim sensie podobnym? Niedawno pokonał proroków Baala. Oczywiście nie mam czasu wszystkiego czytać, ale zachęcam, abyśmy Sięgali do słowa i dokładniej sobie popatrzyli, przyjrzeli się, spojrzeli na to. Niedawno pokonał proroków Bala, zdawało się, że teraz to już nasi górą. Wygraliśmy i nagle odkrywa. Sytuacja zmienia się tak szybko, że czytając, to się nawet nie nadąża. Nagle odkrywa, że jest na niego list gączy. Że ci źli wcale nie są tacy słabi nagle odkrywa, że nie ma miejsca, gdzie by mógł bezpiecznie iść, i zaczyna być w podobnym miejscu jak Mojżesz. Jest mu potrzebne szczególne spotkanie, dlatego że coś w nim się sypie, coś wkrada się do jego serca, coś się w nim załamuje, i, i, i trzeba coś zrobić, a nie wiadomo, co. Zamiast tłumów ma jednego sługę. Tak to widzi. Zamiast tłumów ma jednego sługę. Zobaczmy, pierwsza królewska, dziewiętnasty rozdział od trzeciego do 16 wersetu. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci mówiąc, dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem miałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał oto przy jego głowie, leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znów się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się. Gdyż masz daleką drogę przed sobą, stał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści, co tu robisz, Eliaszu. A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do Niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swą twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A pan rzekł do niego: idź udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz hazela na króla nad Aramem. A Jehu syna nimszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna szafata z Abel Mehola namaścisz na Broka na twoje miejsce. Po wspaniałych przeżyciach z Bogiem, samotność i poczucie depresji. Czytałem kiedyś, jeden z żydowskich rabinów pisał, że jest to typowy przykład. Depresji, prawdziwej, głębokiej depresji. Wcześniej nigdy o tym tak nie pomyślałem. Od ataku na wrogów Jachwę do ataku paniki. Mówisz, że proroków wycięto, przecież to tylko co on właściwie wycinał. Ale jakby wszystko miesza się, jest jakiś ból w nim, jakiś chaos, jakby rzeczywistość, która była do tej z... Pory z Bogiem stabilna, jego służba potężna. No bo trudno mu tego odmówić, coś się stało. Potrzebny jest znowu powrót gdzieś, spotkanie z kimś. Pamiętacie, przed chwilą to mówiłem o Mojżeszu. Upadł pod krzakiem jałowca i miał dość. Usiadł pod tym drzewkiem, i niech to już będzie koniec. Tyle mi trzeba. Ale oto. Dzbanek i placek. Oto ktoś chce dać ci pić. Oto ktoś chce cię znów nakarmić, Eliaszu. Chleb i woda w proroczy sposób jeszcze raz potwierdzają, jeszcze raz opowiadają: Ja jestem Bogiem poszukującym człowieka. To nie to, co robisz, a społeczność ze mną będzie się liczyć, bo o tym są te wszystkie historie. To chodzi o spotkanie ze mną, a nie o to, co robisz dla mnie. Chleb i woda. Eliasz, powiem to tak swoimi słowami: zachęcam, by się wczytać głębiej. Smaczne. Dziękuję. Zjadł. I poszedł spać. Nie, to nie to miejsce. To tu nie zostaniesz, mówi do niego pan. Poślij się, bo jest miejsce, które chce, żebyś koniecznie odwiedził. I to jest to, o co wierzę, że dzisiaj Duch Święty powie do wielu z was. Poślij się, bo jest miejsce, gdzie musisz iść koniecznie. Miejsce 40 dni drogi stąd. Miejsce o całe Boże wspomnienia drogi stąd. Miejsce o całe Boże działanie drogi stąd. No bo patrząc tak na to, uprośćmy sprawę, czy Bóg musiał go prowadzić aż tak daleko, żeby móc dokonać cudu? Czy Bóg musiał go prowadzić 40 dni, żeby w ogóle móc coś zrobić? Przecież on wszystko może. Aby go odnowić, w ogóle go nie musiał spod tego krzaku zabierać. Ale chodzi o coś innego. Stambuł go nie trzeba było zabrać. Nie chodzi o to, co robisz. Chodzi o to, byś się ze mną spotkał. I idzie. W sile tego posiłku idzie. To, co dostał, jest tylko początkiem, a nie końcowym cudem. Wchodzi do pieczary, do szczeliny w skale. Znajduje się w niezwykłym miejscu. Znajduje się w skalnej szczelinie, w pieczarze, dokładnie w tym samym miejscu. Pod górą choreb przy Synaju, tam, gdzie Mojżesz był powołany, tam, gdzie, że tak się skrótowo wyrażę, Mojżesz jeszcze raz uwierzył czy odświeżył się w poznaniu swego pana i oglądaniu jego chwały. O tak by było lepiej. To jest to miejsce osobistego spotkania bez ludzi, ja i Bóg. Wtedy w skalnej szczelinie. Patrzył na Bożą chwałę, Mojżesz. Teraz w skalnej szczelinie stoi Eliasz. Znowu Bóg chce odświeżyć, bo chodzi o spotkanie, a nie o to, co się działo, albo co się będzie działo, abyś nigdy nie stracił bliskości mnie. To jest miejsce osobistego spotkania, bo zbawienie jest czymś, co przeżywamy w społeczności, której tak bardzo nam teraz przecież tu brakuje. Tak mi brakuje brata, co przynosił cukierka zawsze przed nabożeństwem. Tak mi brakuje uśmiechniętych twarzy przy wejściu, kiedy tu wchodzimy. Tak się dziwnie czuję, mówiąc bardziej do kamery, ale wiem, że jesteście. Cieszę się wami. Wiem, że Izrael był w rozproszeniu nieraz. Kościół był w rozproszeniu w swojej historii, i z przykrością też trzeba przyznać, że czasami zarówno Izraelowi, jak i Kościołowi, rozproszenie więcej się przysłużyło niż to, kiedy mieli spokój razem. Zbawienie przeżywamy w społeczności, ale doświadczamy je na osobności. My nie jesteśmy ludźmi masowo zbawionymi. Boga spotyka się osobiście. I w tym się trwa. To nie jest tak, że byliśmy kiedyś tam zbawieni, my jesteśmy zbawieni. W tym trwamy w tej osobistej relacji z Panem. Kościół to nie tłum, to zgromadzenie tych, co spotkali osobiście. Wszystkie inne warunki są ludzkie, są dla naszej wygody, są zbędne. Można Kościół zamknąć do więzienia, do podziemnych lochów. Można go, może go tak jak, rozproszyć tak, jak teraz epidemia albo bywało i gorzej prześladowania i śmierć. Ale Kościół jest razem, oddycha razem. On jest w Panu razem, bo to zgromadzenie tych, co spotkali osobiście. Wracam do Eliasza. Dla Eliasza wszystko jest już w czasie przeszłym. Posłuchajcie, co on opowiada Bogu. To nie jest celem mojego dzisiejszego rozważania, ale on, on biedny opowiada Panu Bogu, jak jest źle. Tak jak ja czasami, tak jak ty czasami, właśnie to robi. Dla Eliasza wszystko jest już w czasie przeszłym. Eliasz był tak skupiony na tym swoim zapale: ja jestem rozpalony dla Pana, ja służyłem, działy się wielkie rzeczy. Jest tak skupiony taki na tym swoim ogniu Bożym, na tej swojej służbie. Że potrzebuje znów skupić się na Panu. Nie na robocie, a na sobie bym powiedział bardziej współczesnym językiem. Do tej pory mówił mu gdzie iść, co robić, co mówić. A teraz? Teraz Pan zadaje takie dziwne pytanie: A co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Co robię? Co ja tutaj robię? Jestem biedny. Robię co trzeba, ale jestem sam. Czuję się sam. Czuję, że coraz mniej ludzi wierzy tak jak ja wierzę. Czuję, że no nie jest tak jak dawniej kiedyś to co innego. Dla niego wszystko jest w czasie przeszłym. Jeśli wszystko jest w czasie przeszłym, trzeba wczytać się w werset 11, bo każdy z nas musi właśnie dojść do tego miejsca, gdy dziś lub kiedyś dojdziesz do takiej chwili swego życia. Ono jest zaskoczeniem to miejsce. Wicher potężny. No, powiedzieliśmy, to, to to, musi być Pan. No nie. Wstrząsa górami, kruszy skały. Nie. Trzęsienie ziemi. Oto, to jest pewnie Bóg. To są wszystko elementy, przez które Bóg działał wielokrotnie w historii. Tak działał, kiedy szli przez pustynię pod Jerychem, w wielu innych miejscach. Była burza, był ogień, ziemia się trzęsła. Tak Bóg działa, ale Bóg chce dziś powiedzieć przez swojego ducha: To nie chodzi teraz o to, co się będzie działo, ale chodzi o to, co się z Tobą stało: Jaka jest Twoja relacja ze mną? Jaka jest moja relacja z Panem Jezusem? Nie pytamy teraz o trzęsienie ziemi. Nawet powiem tak: nie pytamy o cuda, nie pytamy o znaki, pytamy, czy Jezus jest mi dalej tak bliski, czy dalej jest taki kochany dla mnie, czy nadal tak bardzo blisko, tak bardzo osobiście ziemia, wiatr i ogień. Tak jak mówię, Bóg się tak objawiał, bo czy ten wiatr nie poradziłby sobie z, z domami wrogów i odstępców, ten wiadr mógłby zmieść wszystkich tych, których bał się Eliasz. Czy nie rozbiłby ich warowni? Czy nie poradziłby sobie? Nasi znów byliby górą. Ogień, o to jest to, co trzeba. Kilka wieków później uczniowie będą mieć pomysł na ogień z nieba. Kto zna Słowo Boże wie, o czym mówię? Jezus szedł głosić miłość, a oni mówią: ściągnę z ogień z nieba, załatwimy tutaj tych wieśniaków przeciwnych Ewangelii i koniec. Ale Jezus się nie zgodził. Nie po to przyszedł. Jezus uzna, że mówić i słyszeć będzie kluczem, którym będzie działał Kościół, a nie ściąganie ognia z nieba. A jeśli już ogień to zupełnie inny, który on przyszedł rzucić. Ogień, który w dniu pięćdziesiątnicy zupełnie inaczej będzie się objawiał i zupełnie inaczej będzie nas zmieniał. A to sprowadzi wiatr. To sprowadzi ogień i miecz. Ale jeszcze raz mówię, nie tak jak chcą ludzie. Dlatego też Jezus nie pasował jako mesjasz niektórym. Trzęsienie ziemi, wracając do Eliasza, już go nie może ruszyć. Nic z tych rzeczy. Wiecie, co pozwoliło iść dalej Eliaszowi? Co pozwoli dalej Tobie? Pomimo tego, co mówią w telewizji, pomimo tego, co przeżywa ten świat teraz, pomimo tego, co jeszcze może nadejść i przez co przyjdzie nam w życiu iść, cisza wspólnego spotkania pozwala iść dalej. To Twój cichy czas z Bogiem ciągle jest kluczem do tego. Nie wiem, kim jesteś, pastorem, misjonarzem, szefcem, kierowcą, Pracujesz w sklepie, w policji, nie wiem, jakie masz wykształcenie, cokolwiek robisz, to jakość Twojego świadectwa, jakość mojego świadectwa, jakość mojej służby, to nie wiatr, nie ogień. To moje ciche spotkanie z Jezusem sprawia, że jestem tym, kto jako uczeń może go reprezentować i mogę iść dalej. Cichy, łagodny powiew. Ktoś powie: Widzisz, to, to przy takim czymś nic się nie dzieje. Nie. Tak. Tak, nie, nic się nie dzieje. Dzieje się, tak. Teraz dopiero Pan mówi. Tu musimy wrócić z krainy oczekiwań, ogłaszania jakoby naszych wielkich cudów i wielkich nowych rzeczy, jeżeli straciliśmy cichy Boży Głos, nasze ciche spotkanie z Panem. Do ciszy, w jakiej dawno nie byliśmy, ciszy, w samotności z Nim. To miejsce jest potrzebne. W nim niektórzy uciekają od strasznej rzeczywistości. Historię Kościoła, kiedy się studiuje, uwierzcie mi, historia Kościoła to nie jest jedna wielka sielanka. Tego prawdziwego Kościoła, tego Jezusowego Kościoła, tego, który mówił: Jezus jest Panem pomimo wszystko. Bo dochodzi człowiek do takiego miejsca, że kiedy traci to prowadzenie, ten głos mistrza, to osobiste spotkanie to ucieka. To nie wie, gdzie pójść, nie wie, gdzie się podziać. Tak było z Mojżeszem, tak było z Eliaszem, tak było z niektórymi z Nowym Testamencie. Jest takie zdanie: Idę łowić ryby. No, bo co tu robić? Pamiętacie to Piotr. Idę łowić ryby. I poszedł łowić ryby. Ale Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. Na brzegu, na brzegu ktoś przyrządził rybę i czyjeś spracowane dłonie, uszkodzone od krzyża, przygotowały chleb. Ktoś czekał, aby znowu cichym głosem bez burzy zapytać: Miłujesz mnie! Miłujesz mnie! Z tego miejsca możemy znów działać razem. Nie chodzi o wszystko, co było. Chodzi o spotkanie ze mną. Panie, co ty nie widzisz, co się dzieje wokół? Tak mógłby powiedzieć Eliasz, tak mógłby powiedzieć Mojżesz, tak mógłby powiedzieć Piotr, ale z zaskoczony miłością zobaczył, co się dzieje, na szczęście. Może jeżeli dziś nie widzisz i też zadajesz sobie pytanie, panie, co się dzieje wokół? Bóg zaczyna mówić do Eliasza. Celowo poszedłem kilka wersetów dalej i kiedy czytałem, być może zastanawialiście się, no ok, przeczytał historię o cichym powiewie, ale po co czytał dalej? Dlaczego ja czytałem dalej o tym, co jeszcze będzie robił Eliasz? Czemu? Wiecie dlaczego? Dlatego to zrobiłem, by powiedzieć wam, że Bóg mówi w czasie przyszłym. Bóg mówi, udasz się, dojdziesz i namaścisz. Moja służba się nie skończyła, chociaż tobie się wydaje, że stoisz przed ścianą. I te wszystkie rzeczy, które powiedział do Eliasza, w potężny sposób stały się dokładnie zrobił to, co Bóg mu powiedział, że zrobi, i wcale to nie były jakieś łatwe rzeczy. To były trudne rzeczy. Twoja służba trwa, tylko czy masz ten cichy głos? Czy mam moje spotkanie z moim Jezusem? Tu jest ta ważność tego słowa Bożego rano. Kiedy powiesz: Nie jestem Eliasz, nie jestem Mojżesz, ale masz słowo Boże, możesz się w nim. W modlitwie ciszy spotkać z Twoim Panem. To z tego będzie się czerpać siłę. To z tego się czerpie siłę do tego, co się dzieje potem. Twoja służba, moja służba, nasze świadectwa, to kim jesteśmy, to dużo więcej niż ja sam. Moja służba to coś więcej niż ja, bo po mnie mogą przyjść inni. Mnie się da zastąpić, Ciebie da się zastąpić. Eliasza dałoby się zastąpić i Mojżesza. To On. On jest Bogiem, który. Powołuje. On jest Bogiem, który prowadzi. On czyni cuda. Nie jesteś sam, mówi Pan do Niego. Jest jeszcze siedem tysięcy. Patrzcie, jaka piękna symbolika. Bóg mówi, nie jesteś sam wiele razy do ludzi Kościoła. Patrzę na puste krzesła, kilka osób w obsługi technicznej. I wiem, że nie jestem sam. Jesteście. Modliliście się o nas, modlicie się o Polskę, modlicie się o Kościół, modlicie się o słabych, biednych i nie tylko modlicie się. Wiem, że też działacie. Nie zawsze ich widać, ale są, nie jesteś sam, stoją przed Panem i tak jest zawsze, gdziekolwiek jeszcze w życiu przyjdzie nam być. To nie my musimy siebie zobaczyć. To nie to, że ja muszę widzieć Was, a Wy mnie, ale Pan nas widzi i my Pana musimy zobaczyć, ci, którzy mają siłę. Wiarę i nadzieję, niech modlą się o tych, co być może na dzisiaj nie mają. To nie jest czas, by się obnosić z jakąś swoją odwagą. Ci, co usłyszeli, niech się modlą za tych, co muszą usłyszeć. I taki jestem szczęśliwy mieć was, Kościele, być częścią, być bratem w Chrystusie dla was. Ci, co usłyszeli, Niech się modlą, by inni usłyszeli, bo cichy szep brzmi, nie bój się. Spotkanie ze mną prowadzi dalej. To nie koniec. Jeszcze będziesz chwalił Pana i jeszcze przeminie noc. Jeszcze przeminie noc i znowu będą brzmieć pieśni chwały i będziemy śpiewać razem. Pan przeszedł przed Mojżeszem i Eliaszem. Pan objawił się uczniom. W czasie, gdy Ci tego dzisiaj być może brak, gdy siedzisz w domu, bo nawet już do pracy nie możesz pójść, albo ze strachem idziesz do niej, bo musisz do niej iść, bo służysz ludziom na pierwszej linii. Oto miejsce na skalę, oto miejsce w Chrystusie, oto miejsce o poranku, miejsce cichego głosu. Po dramacie sądu, na którym sądów w cudzysłowie, bo to nie był nawet uczciwy sąd. Na którym skazano go na śmierć, a tłum krzyczał: Ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Umarł na krzyżu. Został pochowany. Uczniowie ze strachu przed prześladowaniem, bólem i podzieleniem jego losu, pozamykani. Cuda, cuda dla nich to już historia. Teraz nie wiadomo, co robić. Pana ukrzyżowali. Jest źle. Ewangelia Łukasza mówi nam w 23 rozdziale, w 25, przepraszam, w 23 rozdziale, w 52, i 30, do 30, w 52 wersecie, tak. Przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. Czytałem ten fragment przedwczoraj i znów zobaczyłem dziurę w skale. Widziałem ją, kiedy stał Mojżesz tam na chorebie. Widziałem ją, kiedy Eliasz był pocieszany też tam na chorebie. A tutaj zobaczyłem znowu dziurę w skale i złożyli ciało naszego pana. Zacząłem myśleć. Prawie to zobaczyłem. Jak zrozpaczona. Miłość, prawdziwy przyjaciel, zrozpaczona miłość wędruje o poranku do grobu, żeby służyć, chociaż pana nie ma. Ona go naprawdę kochała. Maria go naprawdę kochała. Podchodzi do tej dziury w skale, do tego grobu i słyszy dziwny, dziwne pytanie: Czemu płaczesz? Pytają aniołowie. Co ty tutaj robisz? I kogo ty tutaj szukasz? Bo ten, który jest poszukiwany, żyje i nie ma go tu. Stanęła przed skalnym wyłomem, grobem, był pusty, i znów cichy głos, ze słowami nadziei, zaczął do niej szeptać i to wcale nie był ogrodnik. A ona krzyknęła rabuni i znowu wiedzieli, dokąd iść. I znowu wiedzieli, którędy poprowadzić swoje życie. Od tej pory wiesz, gdzie iść, ale nie znajdziesz już w skalnym wyłomie ciała. Tam nie ma go w tym grobie, tam nie ma zmarłego. Tym razem to nie choreb, który tłumaczy się jako pustkowie. Tym razem to nie pustkowie choreb, nawet nie to przymierze przy wielkim obłoku świadków. Tym razem ten, który nie zawodzi, pyta, co ty tutaj robisz, co robisz. Chodź za mną, wejdź w mój cichy szept, wejdź w bliskość ze mną. Kościół to zebranie, to zgromadzenie, ale dużo wspanialsze niż obecność na nabożeństwie w jakimś miejscu. Obecność oczywiście jest biblijna, ważna, ale nie zawsze możliwa, tak jak dziś i w historii już tak bywało. Lecz Kościół jest dzisiaj razem jesteście wy i inni nie tylko my w całej Polsce, w całej Europie, na świecie Kościół jest razem. Dzisiaj tu u nas w Bielsku Białej, nad tym miastem, tam gdzie jesteś, teraz możecie powiedzieć chwała Bogu i zacząć się modlić. I nad tym miastem jest Kościół, jest Jego modlitwa i płynie pomazana modlitwa nad tym miastem. I niesie się nadzieja, i niesie się posilenie, posilenie osobiste spotkanie z Bogiem. Mojego ja tworzy nasze my. Ja i Ty musimy Go spotkać, a to my nazywa się Kościół. Czujesz to? Zamknij oczy. Kościół stoi przed tronem, a serce kościoła bije: Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Pan nas ma tutaj zebranych, na tym miejscu. Jesteśmy kościołem, chociaż nie ma Was tu w ciele. Czasami. Kiedy przecież bywały niedziele, gdy ten budynek był pełny, szliśmy do domu, spaliśmy w nocy, ale serce kościoła biło: przyjdź, Panie Jezu. Zawsze mówiłem stąd, że zdrowe EKG kościoła brzmi: Maranata, przyjdź, Panie Jezu. On żyje, on tu jest. Nad tym miastem, nad tym krajem jest modlitwa i nikt nie jest w stanie tego zabrać. Ściany więzień nie rozdzieliły kościoła. Prześladowania ani zarazy, nic nie zabierze kościoła z tego spotkania. Jest przepiękne miejsce, gdzie jest użyte słowo szept w taki wspaniały sposób. To hebrajskie słowo szept jest użyte pięknie w przetłumaczonym, w przekładzie dosłownym Instytutu Biblijnego, Psalm 107. Posłuchajcie tego. Zamknij oczy, posłuchaj tego cudownego psalmu wtedy zawołali do Jachwę w swej niedoli, a On wyprowadził ich z pognębienia sprowadził burzę do ciszy i uspokoiły się jej fale ucieszyli się, że stanęły i zaprowadził ich do upragnionej przystani to jest to, co czyni Bóg trwajmy w modlitwie za chwilę chciałbym, byśmy się pomodlili pieśnią Niech ta pieśń świadomie popłynie z Waszych ust. Niech ta pieśń będzie Waszą świadomą modlitwą. Na ten czas jesteśmy kościołem, aby się modlić i błogosławić. To nie o to chodzi, co robić, robiłeś, kim jesteś. To chodzi o to spotkanie w ciszy. Niech dzisiaj Duch Święty znów do Was mówi. Niech Duch Święty szepta do mnie i do ciebie. Niech nasza modlitwa popłynie. Więcej ponad tym przerażeniem, tym strachem, ponad tym wszystkim, cokolwiek przed nami, Bóg dzisiaj nie będzie mówił do Ciebie w czasie przeszłym, ale objawi Ci się w czasie teraźniejszym i przyszłym. Jestem z Wami po wszystkie dni i będę Was prowadził. Panie, dziękuję Tobie za Twoje słowo. Proszę dziś Ciebie. Abyś dotykał się każdego, kto się boi, kto gdzieś utracił ten cichy głos. Może ciągle robi swoją służbę, może ciągle wykonuje swoje prace, ale być może czuje, że to właśnie dziś Ty go wzywasz chodź na spotkanie ze mną, wejdź w głębie słowa i spotkaj się ze mną osobiście. Tylko w Bogu moje jest zbawienie chcę się modlić. W Nim jedynie duszy ukojenie. Świadomie. Słyszycie to? Moja chwała i skała. W Nim pokładam mą nadzieję. Jej słowa ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca Wasze. Niech to będzie dziś nasza modlitwa. Niech Pan Was błogosławi. Chwała Jezusowi. Amen.